Proteinowy? Słodki? Nie Jasne, macie w dobrze. plecaku jakichś kanapek? Robiliście jakieś zakupy, z tego co pamiętam. Zaglądasz do telefonu, sprawdzasz zdjęcie. I... Ojej. Jest to bardzo dobre zdjęcie. Miałeś włączoną latarkę, więc jest bardzo doświetlone. Widzisz wysoką, szczupłą postać. O psim niemal pysku, małych czerwonych oczkach, wysuniętych zębach, czarnej skórze, takiej oblepionej właściwie wokół czaszki, jak wokół szkieletu. Strasznie chudą, wysoką, pochyloną, z długimi pazurami u ręki, bo udało ci się ją uchwycić w chwili, kiedy próbowała cię złapać. I bardzo chudymi nogami zakończonymi kopytami. I tych kopyt widzisz zdecydowanie więcej. To znaczy, że tych postaci było więcej niż tylko jedna. Wykonaj mi rzut, proszę, na poczytalność. Okej. 56. Weszło? Na 64. Mhm, okej. Zero. Odejmujesz. Nic nie odejmujesz. Okej. Chciałem to wysłać innym, ale teraz się zastanawiam. Ja się odwracam do Diandre. I to co z tym zdjęciem? Jest zdjęcie. To jest takie coś. Takie, no, wygląda trochę jak pies, tylko bardzo chory. Podchodzę, i z kopytami. Podchodzę, zaglądam przez z dołu. A staram się tak pokazać, że światło się odbijało. Nie, to trzymasz, Diandre, mój Boże. Diandre, a jak z jakością? Pomóc ci coś obrobić je, żeby było lepiej widoczne? No kurwa, co to jest? Co, aż tak rozmazane? Nie no, zdjęcie super wyszło. Przepraszam. No co nie chodzi? Gdzie jesteśmy? Idziemy tutaj na parking, tam przyjedzie karetka, żeby cię zbadać, zobaczyć, czy nic nie jest. Przepraszam, co przyjedzie? Karetka, lekarz. Doktor sprawdzi, czy wszystko z tobą w porządku, czy się dobrze czujesz. No i poszukamy twoich rodziców. Czy oni poszukają... Poszukiemy. No... To było przerażające, jak tak leżałeś. Dobrze, że się obudziłeś. No. A też się cieszę. Mam dużo pracy. Pracy? Tak, w młodym wieku? Ile ty masz lat? 12. No to może powinnaś użyć się bawić. Szkoły i zaległości. Spokojnie, no, nie martw się o żadną pracę. Gdzie mieszkasz tak na co dzień, jak nie mieszkasz pod mauzoleum? Salem. A co? A gdzie pracujesz? O, proszę, widzisz, moi dziadkowie też tam mieszkają. I moi ja się tam urodziłam i moja mama się tam urodziła. A jak masz nazwisko? Może Rose cię kojarzy, twoją rodzinę w sensie. Rose, może to twoja siostra? Chyba bym wiedziała. Baker. Baker? Abigail Baker. To jak ta rodzina. Nie. To była rodzina Barker. To nie, sorry. Może cię skojarzyło z 13 powodami? Nie oglądałam. A z czym skojarzyłaś, przepraszam? Jaką liczbę pytam? Z mauzoleum rodziny Barker mam zapisane. To Baker tak, jednak. Baker się czyta, tak. To jak... To jak ta rodzina, która jest tam pochowana. To jakaś twoja rodzina tam jest pochowana? No i prawdopodobnie wszyscy, no. No, proszę. To... Zbieg okoliczności. No nie? Dziwne. No nie, no pewnie poszła odwiedzać groby
bliskich, znalazła dziurę, weszła. Też weszliśmy. No właśnie, to tak, no. Tak, też. Sama była ciekawa. Wchodziły, jak byłeś w tym wieku. Tak, prawda? Jakby to nie pierwsza dziura, w którą się weszło. Tylko patrz, teraz miałyśmy liny i sprzęt, więc... Tak, było troszeczkę bezpieczniej, chociaż... Pamiętasz, ojejku, gdzie było... Jak miałyśmy 15 lat, też było gdzieś takie wzejście i się drabina pod nami złamała i potem nas... Pamiętam, ale się wtedy darłyśmy, nie? No, ale potem dostałam na miesiąc szlapa, no. Zero komputera, zero aparatu. O Jezu, tragedia była. No, ciotka walnęła mi jakieś kazanie. Ale chyba była zafascynowana tym domem, które wtedy oglądałyśmy. No, to była jakaś stara posesja, nie? Taka wiktoriańska czy coś. A gdyby, co ostatnio pamiętasz? Dobre pytanie. Spróbuj sobie przypomnieć. Pewnie lekarz będzie cię pytał, jak się tam znalazłaś. Kolację z rodzicami chyba. Ale w salę? Mhm. Jak byli ubrani twoi rodzice? No nie tak jak wy. O, no. No, ubrania są różnorodne, więc no, bym się zdziwiła, jakby mieli dokładnie takie samo ubranie. Owijam się szczelnie różowym szalikiem. Na pewno nie tak jak my. Czy my tam dotarliśmy w końcu do tego samochodu i parkingu? Tak, tak. To szukam jakiejś kanapki czy czegokolwiek innego, żeby to nie było słodkie, żeby jej dać. A ja sadzam ją na fotelu z tyłu, żeby już jej nie nosić, ale żeby też nie dotykała jakby ziemi. Dobrze, widzicie, że dziewczyna jest... Dziewczynka właściwie. Jest wyraźnie rozbawiona. Rozgląda się ciekawie dookoła. Ma bardzo jasne oczy, przenikliwe i bardzo inteligentne. Jest śliczna. Po prostu wręcz. O, budzik. Jest śliczna wręcz. I Teandre, wyraźnie poświęca ci bardzo dużo czasu, patrząc się na ciebie. Tak samo patrzy się na Mię, na jej włosy. Z takim wyrazem. A rzućcie sobie na psychologię, to wam powiem. Już. Pewno. Ja mam jeden wyraz. O Jezu, ja mam pomysł. A powiedz mi, ja się jej pytam w międzyczasie. Mogę ci zrobić zdjęcie? Masz tak niesamowite zielone oczy. No po prostu aż jestem zafascynowana. Weszło na równi. Liczne. Co zrobić, przepraszam? No, zdjęcie, patrz. Wyciągam aparat. Nie widać? No, patrz. I pokazuję jej, robiąc zdjęcie Diandre. Mhm. O, naciskam tutaj. I tutaj się na ekraniku pokazuje Diandre. Jej oczy może po prostu obejrzeć. Rosną ze zdziwienia. Buzia. Okej. Okay. Nie widziałaś nikt aparatu? No, to odzywa się do ciebie w bardzo dziwnym języku. Z jednej strony to troszkę brzmi jak zaciągany angielski, ale z drugiej nie do końca, bo nie jesteś w stanie żadnych słów rozpoznać i patrzy się na ciebie z taką ciekawością, jakby oczekiwała, że ją zrozumiesz. Przepraszam, możesz powtórzyć, bo tak nie zrozumiałam, co mówiłeś. Ja bym chciał w tym czasie wziąć telefon, włączyć translator głosowy z Google'a i zobaczyć, czy zareaguje.
A czy, a? Ponieważ ja mam dużo w historię, to czy mi się to kojarzy z jakąś starą odmianą staroangielskiego, czy coś takiego? Nie, nie jest to angielski. Brzmi podobnie, ale nie jest to angielski, nie rozpoznajesz żadnego słowa. Czy masz łacinę? Mam. Dobrze, rzuć mi na 1/5. Potrzebuję bardzo ekstremalny sukces, tutaj mi jest potrzebny. Tak, mam 0,1. Zaznacz sobie dwa razy, zaznacz sobie krateczkę i obok narysuj sobie gwiazdeczkę. A, ty masz, nie masz wydrukowanej karty. To sobie gdzieś zapisz z boku, bo u mnie jest taki dodatkowa taka zasada, że jak ci wypadnie 0,1 na test umiejętności, to... I jeszcze jest możliwość rozwoju takiego dodatkowego w ramach bonusu. Dobrze. Trochę przeinaczone, ale niektóre słowa brzmią łacińsko. Tak jakby ktoś starał się je nadać im angielskie brzmienie, podmieniając troszkę litery. Na pewno rozpoznajesz słowo czarownica i na pewno rozpoznajesz słowo sabat. A jak ja włączyłem sobie z telefonu Translate'a? To chyba za późno. Włączyłeś jak... sobie z telefonu Translate'a, ale Google zwariowało i nie ma zielonego pojęcia, co ona powiedziała. Okay. Jaki sabat czarownic? Co? Coś mi ja zrozumiałaś? Coś tak. Zrozumiało? To strasznie dziwne, ale to brzmi trochę jak mieszanka łaciny i angielskiego. I no z tego, co mogłam zrozumieć, co to jest za język, Abigail? No, ale mała jest w jakimś szoku. Nie tak. Tak rozmawiałyśmy z koleżankami, żeby nas dorośli nie mogli zrozumieć. O, ale sprytne, bardzo. Taki sobie sekretny język ułożyłyśmy. Wow. Świetny. Bardzo sprytne. Rozglądam się za tą karetką, patrzę na zegarek. Zaraz podjedzie karetka, tylko ja wypuszczę kota z pokoju. Są priorytety, wiadomo. Karetką przyjedzie kot, po prostu. No, zrobili panowie hop, wysiadają z karetki. Jest duży kot i mały kot. Duży kot bierze noszę. Dobrze, rozejrzałaś się za karetką i rzeczywiście wjeżdża, wjeżdża karetka, zatrzymuje się przy waszym samochodzie. Jaka jest szansa, Anel, że tam będzie lekarz, a nie pielęgniarz po prostu? 50-50. Rana nawet mniejsza. Przynajmniej ratownik medyczny? Ratownik medyczny. No i z racji tego, że to nie było pilne wezwanie takie, to raczej dwóch ratowników medycznych. To i tak wysoko. Dobrze, w takim razie wychodzi ratownik medyczny. Dzień dobry. Czy to państwo od dziewczynki? Tak, ja dzwoniłam. Mała się... My byliśmy zmuszeni wynieść stamtąd dziecko, bo... Bo zaczęła bardzo źle oddychać. Dobrze, dobrze. Duszno, ale przebudziła się, jest przytomna, trochę jakby w szoku, ale przytomna. Ale dobrze, że się przebudziła w takim razie. Czy my ją możemy w państwa ręce oddać, bo... No, tak, oczywiście. Nie ma przy niej żadnych dokumentów ani niczego. Co się jej stało? Ratownik podchodzi, wyciąga latarkę, świeci po tym po źrenicach, sprawdza reakcję, wodzi palcem przed oczami, sprawdza, czy nie ma żadnego wstrząśnienia mózgu. No. Dobrze, kochani, a teraz powiedz mi, jak się nazywają twoi rodzice?
Dziewczynka tak się rozgląda po was. Pokazuje na Miję. To jest moja siostra, proszę pana. Co? Nie! Nawet nie jesteśmy podobne. Ja się cieszę w mama duchu, cały bo czas, dziewczynka nie jest czarna. Mama cały czas mówi, że musi przestać te włosy tak robić. Paskudnie wygląda i że ją ksiądz do kościoła nie będzie chciał wpuścić. Abigail, daruj sobie te żarty. Nazywa się Abigail Baker i jest Salem. A ta pani to jest Mia Tully, więc no, nic jej nie łączy. No dobrze, czyli nie chcesz nam powiedzieć, kim są twoi rodzice. Weźmiemy cię, zabierzemy do szpitala. Zbadamy cię i poszukamy twoich rodziców. A jak nie, to znajdziemy ci jakieś miejsce. Wszystko będzie dobrze, Abigail. Nie ma się co stresować. A ja mam nadzieję, że znajdą się twoi rodzice. Na pewno możemy no, się jeszcze szybciej odnajdą na się. Pożegnanie? Spoko. Do kogoś konkretnego mówi. Do was wszystkich w sumie. No dobra, to ja ją przytulam, bo mnie zafascynowała. Cieszę się, że nie jest i że to tylko tak strasznie wyglądało. Aha, dobrze. Julia, ty jako pierwsza, tak? Jak rozumiem. Dobrze. Rzućcie sobie cała reszta na spostrzegawczość. Weszło. 11 weszło. Mam wrażenie, że wolałbym, żeby nie wyszło. Dobrze, widzicie, w momencie, kiedy Abigail oplata Julię ramionami, widzicie, że jej usta się poruszają, jednak nie wydobywa się z nich żaden słyszalny dla was dźwięk. Uśmiecha się promiennie i wyciąga ręce. To ja się, wiesz, dla mnie, może coś chciała jej powiedzieć, no to ja się przytulam. Dobrze, i powtarza się sytuacja. Następna. No, ja też trochę kanciasto, ale jeśli chcecie przytulić, to ją przytulam. Klepię ją po głowie. No, dobrze. Tutaj już nic nie mówi. I Diandre, masz wrażenie, że się na ciebie patrzy z taką mieszaniną obawy troszkę? Patrzy się tak samo. I do ciebie już rąk nie wyciąga. To ja tak po głowie chcę poczochrać. No to powodzenia. Cześć, Abigail. Cześć, mam nadzieję, że się wszystko ułoży. Do następnego. No. Nigdy. No. Zabrali ją do karetki, otworzyli drzwi, posadzili tam na krześle. Jeden ratownik z nią pojechał, drugi odjechał karetką. Odjechali. Zostajecie sami. Nie zostajemy sami, zostajemy z całym podziemiem kopytną. Czy moja córka została tutaj, czy pojechała? Tak, oddali ci. O, to dobrze, to sobie ubiorę. I chcę sobie usiąść. Przemoczysz sobie spodnie, tam jest... W samochodzie. Samochód jest otwarty. Tam w bagażniku sobie mogę usiąść. I tak sobie myślę, że nie podoba mi się to, co teraz się stało tutaj. To jest strasznie coś dziwnego. Też ma papierosa? Czy miała nie palę? Nie palę. O, jeszcze. Dlaczego wy nigdy nie palicie? Mogę ci dać lizaka. Lizak jest jak papieros, tylko bez palenia. Andra, co cię goniło? No to co nas goniło? Goniło nas taki jakby pies, tylko chory. Ich było mnóstwo i miały kopyta. Znaczy, no, trzeba powiedzieć, bo pieprzone. Znaczy, mogę wam pokazać zdjęcie, ale to oglądacie na własną odpowiedzialność. Jezu, co to może być? Pokaż, no.
Wyciągam, pokazuję zdjęcie. Mhm. Dobrze, każdy, kto patrzy na zdjęcie, widzicie, wiecie, co tam jest, rzut na poczytalność? Weszło, tak. Raz, 43, tak, nie weszło. Nie weszło, Julia, Logan, nie weszło. W takim razie rzuć sobie, proszę, kaszusteczką. Jak się przygotowałaś, jak już wiedziała, co ją czeka. 6 wypadło, prawda? Ojej. Ile to jest procent twojej maksymalnej poczytalności? Czy to jest może 1/5? To chyba nawet nie... To jest 1/10 chyba. No to 1/10 to... Ile masz mocy? Mam 50 mocy, czyli to jest troszeczkę powyżej 1/5. Sześć. Ale to dzisiaj Dobra. 9 punkt poczytalności, który straciłam, więc... Słucham? No tak, tak, tak. Dlatego wykonaj sobie rzut na inteligencję, proszę. Spróbujemy odeprzeć to, co się będzie działo. Weszło? Weszło. O dwa. I po co tą książkę otwierał? Rzuć sobie K10. Co tam się dzieje? Tragedia. 1. Okej. Okay. Budzisz się nagle z bardzo głębokiego snu. Ostatnie, co pamiętasz, to to, że wyszliście z hotelu, pojechaliście do sklepu i teraz jesteś tutaj. To co? Zaczynamy oglądanie tych grobów. Co? A już cały pierwszy poziom ogarnęliśmy. Czy ja mogę sobie rzucić na psychologię? Co? Możesz sobie rzucić. Okej. Jak my dopiero przyjechaliśmy? Logan? Pięćdzie... Przykładam dłoń do czoła Logan. Weszło. Czy ma gorączkę? Gorączki nie ma, ale wygląda jakby nie do końca rozumiała, co się dookoła niej dzieje. To tak i rozszerzam tutaj oczy, tak zaglądam jej w oczy, tak z taką bardzo mądrą miną, jakbym wiedziała, co się robi w takich sytuacjach. U mnie weszło na psychologię. Dobrze, weszło ci na psychologię. Jest to chwilowy zanik pamięci, najprawdopodobniej wywołany zobaczeniem czegoś, czego jej mózg nie chciał zobaczyć. Dodatkowo, jak bardzo źle ci wtedy weszło? Na tą poczytalność. To znaczy, nie wiem, czy 98 przy poczytalności 50 to jest źle. Uwielbiam cię. Uwielbiam twoje rzuty. Dodatkowo, Deandre, możesz stwierdzić, że może być to szok wtórny. To znaczy, że kiedyś coś takiego podobnego musiało jej się przydarzyć lub musiała coś okay. podobnego gdzieś kiedyś widzieć. Say no more. Dobrze, ja robię szybko konwersację na Messengerze z Miją i Rose. Mhm. Jak mamy tą mapę? Jak to dzielimy? Tak, to my ci wytłumaczymy, co się stało. Chodź do samochodu. Prowadzę ją do samochodu.
Sadzam na miejscu z przodu, otwieram schowek, liczę, że coś wypadnie. Uuu, cukierek. Pika mi Messenger, co tam? Wiesz, że tamten, jak to działa, nie? Żuław, z tym schowkiem. Tak. 62 na 65. Czyli weszło. Weszło. Wypada cukierek. Z całego schowka tylko jeden? O, mogą być jeszcze jakieś żelki. A, to poczekamy chwilkę. Taka lawina, jak w automatach w Las Vegas. Tak. Sadzam ją tam, zamykam samochód, obchodzę go dookoła, ale powoli. Wymieniam porozumiewawcze spojrzenia z dziewczynami. Sprawdzam telefon. Ja też. Serio? Aż tak po tym zdjęciu? Znaczy, to no dobrze nie wygląda. Która jest godzina? Ciężkie pytanie. Zaczęliście około godziny 10, 11, 12, 13, około 15 powiedzmy. Tak, akurat powoli się robi ciemno. Może zjedź. A, tak, może na dzisiaj skończmy, co? To zabierzmy Julię na obiad. Po drodze w samochodzie wytłumaczymy. Co? Jak się zablokuje drzwi, to nie ucieknie. Czy w ogóle tłumaczyć jej? No trzeba. Okay. To trzeba powiedzieć. Ty tłumaczysz, Diandre. Okej. Okay. Ciebie przyjmie najłatwiej. Dobra. Prześlesz mi to zdjęcie? Prześlij mi to zdjęcie. No ja też. Bo ja chcę poszperać w sieci. A ja chcę spróbować je obrobić. To ja wam prześlę po prostu, jak już dojedziemy, wrzucę je tak bezpośrednio, bo jak wam prześlę przez Messengera, to się cała jakoś zepsuje. Róż. A coś chciałam... myślicie, że to... Czyli co? Powiemy, że mauzoleum, ale tam jest jakiś jebany tunel i trzeba najlepiej go dla bezpieczeństwa rozwalić? Nie wspominać o tym, co znaleźliśmy? Powiemy, że tam są bezdomni. Oni nie mają domu. Nie skłamiemy. Ale wejdźmy już, może wyjaśnijmy, co się dobrze stało. Dobra. Ustawmy czwórkę. Dobra, okej. Okay. Ile jeszcze poziomów nam zostało? Szeptanie. Dwa chyba. Dwa. To jest trzypoziomowy? Okej. Okay. Tak. Mi się kojarzyło. To jak jutro nie będziemy chodzić po żadnych mauzoleach, może zdążymy zrobić dwa pozostałe poziomy. Tak, no. Powiemy, że mauzolea są do kasacji. Znaczy, no budynek można jakoś ten, ale... Takie mauzoleum. Mi się w serce kraje. Zdjęcia porobimy z zewnątrz. Będą obrazy piękne. Starczy. Nie jestem przekonana. Kupię ci bilety na wycieczkę do Rosji. Tam mają pełną mauzoleum. Wow, okej, okay, Diandre. Wow. Tylko raczej nie w tym roku. Ach, tak, czyli to jest to święte nigdy. Nie, to jest tak, że kiedyś. Tylko jak zarobimy jakoś sensownie. Nie wyobrażacie sobie, jakie nagrobki mają w Europie. To w ogóle, co jest tutaj w Ameryce, to jest taka... Samochód jest zamknięty. I wchodzę do samochodów. Tak, a ja zaczynam nabijać o nagrobki europejskich i o zwyczajach europejskich grzebania zmarłych. Ale co, będziemy jechać? Tak. Ale spokojnie. Musimy podjechać w pewne miejsce. Logan, ja wybieram jakieś zdjęcie na szybko, które zrobiłam dzisiaj. Pokazuję Logan. Patrz, już tam byliśmy. A teraz poczekaj, zaraz ci wytłumaczymy wszystko. I zobacz na godzinę na telefon. Ruszam samochodem i blokuję drzwi. Od strony kierowcy, żeby się nie dało ich odblokować. Dobrze. W całym samochodzie. Nie tylko, że z jednej strony. Dobrze. Słyszycie takie klik, 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 klik. Przepraszam bardzo. Co to jest za sytuacja? Czy chcielibyście mi o czymś powiedzieć? Bo to nie jest normalne zachowanie. Ja jako psycholog mogłem wam o tym powiedzieć. Zachowujecie się, jakbyście mieli jakąś paranoję.
A te traumy? Wszystko jest w porządku. Troszkę się zdziwiłaś różnymi rzeczami i troszkę ci się zapomniały różne rzeczy, ale jest wszystko w porządku. Sugeruję, że doznałam amnezji z powodu jakiejś traumy? Ja nic nie sugeruję. To są twoje słowa. A sama dobrze wiesz, że nie powinnaś sama sobie stawiać diagnoz. Tak mówi wasze to prawo psychologowe. Prawo srawo. Logan, patrz. Zobacz na to, która jest godzina. Jest po 15. Wyjechaliśmy rano. O 7.30 wstaliśmy. Tutaj. Zrobiliśmy inwentaryzację całego pierwszego poziomu, który był największy. Poszliśmy do mauzoleum i pewne rzeczy się wydarzyły. Do których chyba najlepiej dostałam wybyłem... urną w głowę? O co chodzi? Może to było lepsze. To było troszeczkę za dużo na twoją głowę. Oddychaj, wszystko będzie dobrze. Lepiej Znaleźliśmy podziemne mieszkanie podziemnych ludzi. Był podziemny chłopczyk z deformowaną twarzą i była dziewczynka. Dziewczynka podobnież mieszka w Salem. Jednak dziewczynka nie wydawała się, przynajmniej dla mnie, w pełni normalną dziewczynką. Tak. Znaczy, nie chcę mówić, że jest nienormalna, ale odbiega od jakichś norm. I raczej nie powinna się tak zachowywać, jak się zachowywała i dziwiła się wszystkiemu, co widziała. Chyba, że zawsze mieszkała pod ziemią i nie widziała nigdy świata zewnętrznego, ale jej oczy dziwnym trafem były przyzwyczajone do światła. Ja też się strasznie zdziwiłam wszystkiemu, co mówicie. Także. A później goniły nas chore psy. Ale uciekliśmy. I wskazuje kawałek nogawki. No, widzisz, że ma tak poszarpane w ogóle spodnie, jakby mu coś rozerwało. Nie wygląda to jak od psa, nie? To był bardzo chory pies. Tak, to był bardzo chory pies. Miał długie pazury i dziwnie zakończone łapy, jakby miał kopyta. Może już wystarczy. A, Mija, właśnie. A możesz mi potem też przesłać zdjęcie tego posągu? Bo ty chyba robiłaś, tak? Tak. To spróbuję... Taki dziwny. Był. To ale spróbuję to go może... jakoś lepiej odbroić, bo tam chyba nie wspominałeś, że była jakiś napis czy coś? Tak, jest tam inskrypcja, ale z jakimś strasznie dziwnym pismieniowym. Ale myślę, że jak wrzucimy to w internet, to szybko. Wiecie co, ja mam dostęp do tylu forów ezograżyn, że z te dziewczyny, które kiedyś miały z tym do czynienia. No, tylko trzeba, wiesz, dobrze to dobrej jakości napis, żeby było widać to porządnie. Dobra, to jak tylko wrócimy do motelu, to ogarniemy. Co robicie? No! Gdzie jedziemy jeść. Dobrze, gdzie chcecie jechać? Ja chciałem mniej więcej zrobić tak, że wziąć telefon, mapy, pisać restauracja, najbliższa. GPS włączyć i dobrze pokierować. Jakąś taką przydrożną restaurację. To znaczy przydrożną, małą miasteczkową. Steki, burgery, frytki. Standard, nie? Szatan, a tak pytanie spoza eteru. Ja te wspomniałam. Szansę odzyskać, czy mam dzień stracony? Tak, odzyskasz je. Oczywiście, że je odzyskasz. Dojdą do ciebie za mniej więcej 2 godziny. Cool. Kul. W jednej chwili będziesz jadła frytki, w drugiej chwili sobie przypomnisz wszystko. Dobrze, zajeżdżacie pod restaurację. Daleko nie mieliście. Nic nie pamiętasz, Logan, z tego, co oni mówią. Z jednej strony brzmi to jak jeden wielki żart, z drugiej strony rzeczywiście słońce zachodzi, nie wschodzi, więc nawet gdyby przestawili ci zegarek w telefonie, to słońca raczej nie przestawią. Wypuścicie mnie w końcu z tego samochodu, czy... Tak, idziemy jeść. Idziemy. Chodź. Nie jesteś głodna, Logan? Ja umieram z głodu. Zawsze jesteś głodna. Do mnie jak do dziecka. Co? Chodź, Logan, idziemy jeść. Tak mówię do ciebie zawsze w sumie. To już jest w porządku.
No, to ruszaj dupę, wysiadamy, idziemy. No i można, jak do ludzi? Ja pierdolę. Dobrze, wchodzicie do restauracji typowo, typowa angielska, Jezu, angielska, amerykańska restauracja, plastikowe siedzenia obite czerwoną skórą, stołki przy barze Budweisera sprzedają, nic szczególnego. Dwie młode kelnerki, na oko 17-18 lat może. Gdy tylko zajmujecie sobie stolik, jedna do was przychodzi, podaje karty, kawy. Tak. I tak. Piwo. Mm-hmm. I piwo. Nie ma problemu. Zaraz przyniosę kawę i piwo. Trzy, tak? To są stany, możesz jedno wypić. Nie, bo zasady mi nie pozwalają moralne. To zawsze byłam pod wrażeniem. To fakt. Ona odchodzi. Czy ja powiedziałam burgera? I burgera! Zaraz przyjdę zebrać zamówienie. No. Zamówisz sobie dwa burgery. Aha, bym zapiła. Ona po chwili wraca, taca, dzbanek z kawą. Na tacy cztery kubki, rozstawia wam kubki, trzy piwa, nalewa wam kawę. To co? Będzie zamawiany do jedzonka. Odstawia dzbanek na stół, wyciąga tesik. A co polecacie? Bardzo dobry steki mam. To stek. Ja bym chciała tego burgera, ale medium rare? Rare. Jakiego burgera? El Royale. Mm-hmm, to będą dobrze, dwa i jeszcze... Mm-hmm, dwa? I dla pani też? I onion ringsy. Onion rings? Mhm. Dla pani? Ja poproszę cheeseburgera i frytki. Dobrze. Gdyby coś jeszcze trzeba było, to proszę mnie wołać. Ona odchodzi. Wy macie czas dla siebie. Przepisy sam do piwa. Tak, skończyliśmy ten jeden okrąg, to jutro mamy drugi i ten trzeci, tak, żeby się wyrobić. Zdążymy jutro zrobić drugi i trzeci, tak, bo mauzolea omijamy. No. I tak, nie będziemy chodzić po mauzoleach. Tak, mauzolea omijamy. Ani dziwne dziury? Logan, wyjątkowo jeśli zobaczymy tym razem dziurę z drabiną, żeby to w nią zejść, to nie. Bierzemy drabinę i zabieramy ze sobą. Wchodziliśmy do dziury po drabinie? Na cmentarzu? Tak. Nie, w mauzoleum. Mauzoleum. Ale jesteśmy na cmentarzu, tak. No powiedz, że nie robiłyśmy tego nigdy. No właśnie. Trzeba przyznać, że nic nie zapowiadało, że miałabym jakaś wyjątkowa. Znaczy ty nic nie straciłaś w sumie. Jak nie pamiętasz. Nie, to jest... Może będzie lepiej. A właśnie, nic tak nie pamiętam. A takie amnezje wracają? Powiedz mi, bo ty w sumie się tym zajmujesz, tak? No to nie wiem. No, jak to był faktycznie jakiś szok, to powinno po jakimś czasie wrócić, tak? No, chyba, że może w głowę cię walniemy i ci wróci. Terapia szokowa? Nie. Nie. Właśnie chciałam powiedzieć, że nie wolno nikogo do niczego zmuszać. Ludzie powinni do tego sami dochodzić, najlepiej w odpowiednich warunkach. Otoczeni... No z warunkami może być ciężko, ale... Burgerami i piwem. Okej, to... Czyli mamy już nic nie opowiadać. Ja tak wam nie wierzę, bo to brzmi jak jakiś... Absurd? Tak, chory... Żart? Horror. Ale mogłoby być gorzej. Na przykład? Mogłabyś całkiem stracić pamięć. No nie wiem. Dobra, nie roztrząsajmy tego. W sumie, ja nie wiem, nie chcę się chyba w to za bardzo... Albo mogłyby nas tam przysypać pod ziemią. O, na przykład. Dobra, no. Przychodzi, podaję wasze zamówienie. Proszę bardzo. Dziękujemy. Jakby coś jeszcze było potrzeba, to proszę mnie wołać. Jasne.
Zajmujemy się jedzeniem. Dobrze, zajmujecie się jedzeniem. Zjedliście na spokojnie, oczywiście. Ej, to co, zatrzymałam się w sklepie jeszcze po jakieś jedno piwo? Albo a dwa? Ja muszę rozejrzeć, czy mają jakieś desery, albo ciastka. Można? Mają apple pie i mają szejki. Albo lody. To zamawiam 4 ciastka i 4 szejki. Na bogato, oczywiście. Dostaliście. Bez problemu. Bardzo dobre. Może kupimy coś mocniejszego? Wkręcacie mnie. Nie, nie jesteś śrubką. Wkręcacie mnie? Gdyby była taka sytuacja, że po tunelach w mauzoleum gonią nas kopyto psy, to byśmy tam następnego dnia nie wracali, żeby robić resztę rzeczy, tylko byśmy zadzwonili. Płacą 5 tysięcy. Raz, płacą 5 tysięcy. Dwa, kto nam uwierzy, skoro ty nam nie wierzysz? Trzy, zasunęliśmy pokrywę. 4 płacą 5 tysięcy. 5, przecież takie kopytne psy nie istnieją. Ja się cały czas zastanawiam, co tam się kurde odliczy. A może to jakiś gaz był po prostu i mieliśmy halucynacje? 6 no, to jest ponad 1200 na głowę. I po prostu wiesz, no może Diandre... nie, no jest zdjęcie. Jest zdjęcie. A może po prostu zdjęcie? Jakieś przebrania? Mamy dużo zdjęć. Mamy różne zdjęcia. Ale na razie spokojnie, Logan. Jedz swoje ciastko. Ja bym chciał... Były jakieś przebrania. Jakieś losowe zdjęcie sprzed 2 miesięcy pokazać. Ale tak z daleka. Dobra. O, widzisz? Dużo zdjęć jest różnych. Jego selfie, wiesz, bez koszulki w tym. W łazience po prysznicu w samym ręczniku. To się zainteresowałam. Dobra forma. Faktycznie, to może przerazić. Tak. Ładne kafelki. Gdzie dostałeś taki wzór? Będziemy chyba robić remont łazienki z ciocią Bertą. Powiem ci, że jak wynająłem mieszkanie, to już takie były. Kurczę, dasz mi namiar do właściciela? Może to naprawdę to ładny spoko. Wzór. Albo możemy zrobić zdjęcie i wyszukać w grafice Google. Może znajdzie nam sklep. Okej, okay, pokaż te kafelki i wyciągam rękę po telefon. A ja biorę telefon z powrotem. Dobrze, zjedliście. Co dalej? Jeżeli jesteśmy zmęczeni po całym dniu, to wracamy do hotelu. Idziemy spać. Kupmy coś po drodze. Alkohol. Alkohol. Tak. Dużo alkoholu, rozumiem. No, może tak, żeby nie mieć rano kaca jakiegoś. No, strasznego. Młodzi jesteś. Jaki brat. I ginu z tonikiem. No i tak, wracamy do motelu. Dobrze. Tak, poserzeni. Dobrze. I nie ma problemu. Pierwsze co, no to ja chcę tak, żeby Rose obrobiła te zdjęcia. W międzyczasie, jak Rose obrabia te zdjęcia, to ja chcę się zagłębić w moje biblioteki i dowiedzieć się wszystkiego o rodzinie Baker, która żyła w Bradley. A ja bym dorzucił Rose zdjęcia na dysk w murze. Dobrze, dojechaliście do hotelu, każdy się zajął swoimi sprawami, Diandre coś wysyła, Mia szuka w internecie, Rose obrabia zdjęcia, a ty, Logan, poszłam pod prysznic, tak, poszłaś pod prysznic, otworzyłaś drzwi, weszłaś do łazienki, do tej czarnej, ciemnej łazienki, gdzie z ciemności patrzą się na ciebie para czerwonych ślepi. Przypominasz sobie cały ten dzień, kawałek po kawałku. Spisywanie, zejście, dziecko, dziewczynka, paniczna niemal ucieczka przed dziwnymi, kopytnymi stworzeniami.
Na koniec te zdjęcie. Odciszyłaś się na apirze. Pod klawiszem M jest miód. Tak. Na koniec te zdjęcie. Coś tak przerażającego, a jednocześnie coś znajomego. Ty już kiedyś widziałaś coś podobnego. Ale chyba nie chcesz pamiętać kiedy. Zatrzaskuję łazienkę. Zaciskam rękę na klamce, zamykam oczy. Nic. Okej? Logan, w porządku? Zapomniałam szamponu. Odchodzę i kładę jej ręce na ramionach. Czujesz ręce swojego brata na twoich ramionach. Nie słychać cię w ogóle. Wychodzę z tego. Zrzuciłam rękę i wychodzę z cudmotel zaczerpnąć powietrza. Wychodzisz na zewnątrz, zaczerpnąć powietrza. Ciągasz się zimna. Zamykam drzwi, otwieram oczy. Ja wyglądam przez okno, czy tam gra. Tak na dystansie, leciutko z firaneczki, żeby mnie nie widział. Kontrolować sytuację. Dobrze. Widzisz przed sobą parking, samochody, cisza, spokój. Kręcą się jacyś ludzie. To było dawno. I tak na dobrą sprawę nie wiesz, co się tam stało. Nie mogłaś sobie przypomnieć do tej pory i chyba to nie jest najlepszy moment, żebyś sobie przypominała. I w ogóle to musisz wrócić niedługo do pracy i musisz być w formie. Czeka cię dużo zajęć. Dwa głębokie wdechy. Lepiej. Te chłodne powietrze tak wietrzy twoje myśli, tak. Z każdym oddechem się uspokajasz. Coraz bardziej i bardziej i bardziej. Wchodzę z powrotem. Ja nie kupiłam tego szamponu. Ma ktoś pożyczyć? Nie spakowałam, przepraszam, no. Wyleciało mi z głowy. Tak, tam jest w mojej torbie, weź sobie. To balsam do ciała. Znaczy Jerozd też nie wzięła. A nie, czekaj, jest, dobrze, jest, przepraszam. To dobrze, bo ja na pewno nie wzięłam. Podchodzę do łazienki. Gdzie tu się światło zapala? Tam po lewej. Jeżeli ja stałem, to włączam. I wracam sobie siedzieć tam, gdzie siedziałem. No to ja zaraz wracam i idę się wykąpać. Dobrze. Deandre, ty wysyłasz zdjęcia w chmurę. Zdjęcia wszystkich nagrobków, tak? A psowate zdjęcie? Też. Dobrze. Rose, dostajesz wszystkie zdjęcia od Deandre na chmurę. Ja zajmuję się najpierw. Pierwsza zajmuje się tym zdjęciem tych psowatych i tego posągu dziwnego. No, chcę poprawić ich jakoś, szczególnie skopiować tabliczkę z napisem, z inskrypcjami jakby oddzielnie, tak? Zrobić kopię samego tego napisu. No i starać się wyodrębnić szczegóły, żeby ten napis był wyraźny. No a potem obrobić tak jakoś te wszystkie, zacząć obrabiać te zdjęcia, całą resztę, żeby jak najmniej roboty później, żeby po prostu jakościowo je w miarę... Dobrze, a ty Mia? Ja też przesyłam zdjęcia do Rose, a potem czy w międzyczasie przeszukuję wszystkie bazy w poszukiwaniu informacji o rodzinie Baker. Dobrze. Z Bradley i z Salem. Na korzystanie... Z bibliotek, tak. Pod bazy danych to podciągniemy. No. 13 na 13. 77. Bardzo ładnie. W takim razie znajdujesz sporo informacji o tej rodzinie.
To jest bardzo popularna wiedza, bo listę osób zamieszanych w procesy w Salem jest dostępna na każdej stronie, która się zajmuje tymi rzeczami. Abigail Baker nie była oskarżona. Była poszkodowaną. Była przedstawiona jako poszkodowana. Ona wraz z koleżankami zaczęły tak naprawdę całą tą maszynę, oskarżając kilka kobiet o konszachty z diabłem, o sprawianie krzywdy ludziom, konszachty z diabłem, sprzedawanie duszy, chodzenie na sabat i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Abigail zmarła zaraz po rozpoczęciu procesu. Dokładnie rzecz biorąc, już ci mówię, w 1692. Jej rodzina po zakończeniu procesów przeprowadziła się z Salem do Bradley, zabierając ze sobą zmarłych i chowając ich na lokalnym cmentarzu. Później zostało wybudowane specjalne mauzoleum, gdzie przeniesiono wszystkie groby. No kurde. Referuję tak na bieżąco, jak się dowiaduję tych rzeczy. Znaczy, jak ja byłam z Salem, tak, to mogłam być jakoś zainteresowana tymi rzeczami, tak? Mogłabyś być, a czy byłaś? Masz jakiś okultyzm, jakąś historię? To znaczy to, że były procesy, coś tam wiesz, tak? Wiesz, znasz kilka nazwisk, ale czy dokładnie te? No tam jest lista prawie 60 osób w sumie, jeżeli chodzi o procesy czarownic. Ponad 20 osób zostało uśmierconych, wiele było oskarżonych, wiele było poszkodowanych, wiele było oskarżających. To była panika po prostu. Przejadę do babci. Myślę, że ona coś mogła wiedzieć. A tak swoją drogą Salem nie nazywa się już Salem, nie? Mhm. A jak? O, jejku, bym musiał sprawdzić, ale coś na D. Nie ma, nie, tak, 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 tak. Jak sobie piszecie w tym? No dobra, spoko. Ja, żeby nie trzeba było tych informacji powtarzać, to chciałam zaznaczyć, że weszłam, słucham, co tam sobie rozmawiają, suszę włosy ręcznikiem. Mhm. Naprawdę tam wracamy? To na pewno da się jakoś wytłumaczyć. Ja w sumie mam historię. To znaczy, że to ktoś nazwał... Więc jakby mi to mogło coś pomóc, czytanie, to... Że ktoś nazwał dziewczynkę mówię. Jak postać z historii amerykańskiej, to mnie jakoś specjalnie dziwi, ale to, co tam się działo pod ziemią, nie wracajmy tam. To znaczy, możemy albo wracać, albo możemy powiedzieć, że te na pierwszym poziomie są okej, że je można wziąć. A te na drugim i trzecim to są takie średnio i się kruszą, i są słabe, i nie mamy zdjęć, bo po co marnować? To by było strasznie nieprofesjonalne. To dla mnie nie nowość. A miasto Salem teraz nazywa się Danvers przez V. Znaczy możemy wrócić, jak nie będziemy nigdzie schodzić, to się nic nie powinno stać. Julia, jak nie chcesz, to nie musisz, możesz poczekać na nas tutaj. A jak wam coś się stanie? Nie, bez sensu. Nic się nam nie stanie. Nie będziemy nigdzie schodzić. Zrobimy szybkie rundki na grobkach i uwiniemy się w kilka godzin. Nie wierzę, że ty to mówisz. Nie wierzę, że się uwiniemy w kilka godzin. Szybkie rundki po nagrobkach zmiją talii. Nie, to... A jakbyśmy zamiast robili zdjęć, zrobili film? I po prostu szli i zamiast przymierzać każde, to szli i tak robili film. To nie wyjdzie? Rose?
O Jezu, potem wycinanie z tego odpowiednich klatek, żeby to wyglądało jako tako do dokumentacji. O Boż. Nie wiem, czy aż tak. Jak będziemy robić na cztery aparaty, to wciąż będzie szybko. To ja cię mogę z tym pomóc, to powycinać. Albo sam mogę powycinać. I tak musisz się przybliżyć z kamerą. No, dokładnie, wyjdzie to samo. Wyjdzie na to samo. Po prostu przypinuję mi je, żeby mniej się zachwycała nad poszczególnymi detalami. Zrobiłaś mi zdjęcie tego nagrobka z znakiem... Tak, no. Z symbolami masońskimi, tak? Weź troszkę przybliż po prostu mikrofon, odrobinkę, bo myślę, że to ten próg dźwięku mu uchodzi. Halo? O, super. Szatan jednak ja znalazłam miejsce, które się nazywa Salem i obok niego Danvers. Tak, Salem w Massachusetts. Ale oryginalnie chyba procesy czarowni były właśnie na terenie Danvers. Wiesz? A oryginalny Gnow as Salem Village. Przynajmniej tak mi Wiki mówi. Okej. Okay. Nie, a mi Wiki właśnie mówi, że to, ale... Czy ja mogłem w międzyczasie właśnie też poszukać, jak Mia szukała informacji, poszukać po zdjęciu tego dziwnego stworu? Czy jest coś podobnego po prostu jako... wyszukiwanie po zdjęciu, a jak nie znajdę, to bym chciał wpisać stwór, nie, potwór z kopytami, pazurami i głową psa. Teraz jakbyś wpisał, to ci wyskoczy masa rzeczy. Dobra, ale wyrzuciłem na to dla ciebie 0-1. Ale dzisiaj jedynki lecą, kurde. No, lecą te jedynki. Dziękuję, szatanie. Proszę, żuławu. Dobrze. Wpisałeś coś takiego, ale w wyszukiwarkę czy w wyszukiwanie obrazem? Najpierw wyszukiwanie obrazem, wyszukiwanie obrazu podobnego. Nic takiego podobnego nie znalazło, wyszukało, bo to szuka na podstawie nie tylko kształtów, ale schematów kolorystycznych, więc nic ciekawego nie znalazło, ale kiedy wpisałeś tą frazę w Google, wyskoczył ci artykuł na jakiejś lewej stronie na temat stworzeń zwanych gulami, które żywią się martwymi ludzkimi ciałami i według niektórych relacji są to po prostu ludzie, którzy zmarli, którzy się zmieniają w te gule. Według innych jest to osobna rasa istot żyjących pod ziemią, tworzących tunele i porywających zmarłych ze cmentarzy. I przy tym drugim właśnie jest podobny opis. Czyli długie, wydłużone jakby psie pyski, małe, czerwone oczy, świecące się w ciemności, kopyta i tak dalej. Jest kilka zdjęć kopyt tak naprawdę gdzieś na cmentarzu zrobionych całkowicie w ogóle amatorsko, jako niezbite dowody. I tak samo jest kilka szkicy interpretacji marnej jakości. Wyobraź sobie, że ja bym to narysował. No to mniej więcej w takiej jakości są to interpretacje. Dobrze, więc... wyobraź sobie to. Więc znajdujesz takie informacje. No. Okej, okay. To w międzyczasie chciałbym to anonimowo przesłać, zdjęcie na ich stronę. Albo nie, jednak anuluję. Dobra, już rzucałeś, ale anulowałeś, okej. Okay. Możecie sobie na karcie postaci... Na karcie postaci możecie sobie wpisać spotkane istoty z mitów gul. Julia, dopisz sobie
6 łamane na 6. Bo tyle punktów poczytalności straciłaś, to jest maksymalna poczytalność, nie będziesz więcej tracić przy spotkaniu z gulami poczytalności. Reszta, tyle ile dostaliście za spojrzenie tego na to zdjęcie, tyle sobie wpiszcie, łamane na 6, jeżeli nic, to 0 łamane na 6. Okej. Okay. Czyli jak nie straciłam, bo mi weszło? To 0 łamane na 6, tak. Aha, tak. Tutaj, w spotkaniach, tak? Czy gdzie? Tak, tak, tak. Gul 0 łamane na 6. Okej. Okay. Więc ja by też mi weszło. Natomiast ja bym chciała zrobić to, znaczy zrobić podobną rzecz, czy jaką chciał zrobić Diandre. Jak Rose obrobi już to zdjęcie gula i zdjęcie tego posągu z napisem, to korzystając... To są dwie rzeczy. Jest posąg, obok jest tablica, nie? Także nie są jakoś połączone specjalnie, dobra. Nie? Okej. Okay. W każdym razie te trzy rzeczy w takim razie. Chciałabym, korzystając z jakiegoś fałszywego IP, namierzyć. Anonimowo chciałabym wrócić na kilka twór dla ezograży. Albo właśnie na jakichś takich miejsc, które wiem, że jest tam dużo dziwnej wiedzy. Powiedz mi, czy masz, na jakim poziomie masz korzystanie z komputerów? Na podstawowej. No piątka tam chyba była. Dobrze, jesteś w stanie to zrobić przez VPN-a, który zmieni twoją lokalizację. Ale to dalej będzie tak, że będzie ci można namierzyć. Nie musisz do tego wykonywać rzutu. Czy ja mogę wiedzieć, co robi Mia, albo ona może wiedzieć, że ja trochę jej umiem? Jeżeli ci powie, to możesz wiedzieć, czy ona może wiedzieć, że ty trochę umiesz. W sumie się znacie kupę czasu już, nie? Tak. Tylko to mi teraz wy musicie powiedzieć, jak dobrze się znacie i swoje umiejętności. Czy jesteście takimi przyjaciółmi, czy takimi bardziej przyjaciółmi, ale znajomymi, to już decyzja jest wasza, nie moja, bo to wynika z relacji waszych postaci. To wy musicie zdecydować, czy Mia może wiedzieć taką rzecz. No chyba nie, ale mogę, bo w sumie dam Diandre przez Julię. Chyba, że się kolegowaliśmy w liceum. My nie ustaliliśmy tego. No ale się trzymamy razem niby. I Można wiedzieć też, jak ja pracuję, że... Rzućmy sobie to po prostu kostkami pół na pół. Tak, Mia, rzuć sobie czymś. Może być kaszustka na... Tak. 0,2. No to wiesz, że on... Diandre, trochę się zna. Pomógłbyś mi z tym? Spoko. Bo nie chciałabym, żeby te wszystkie ezograżyny, które się w internetach uderzały specjalnie do mnie, jak już wrzucę. A nie dość, że będą uderzały do ciebie, to jeszcze będą wiedziały, skąd to wysłałaś, czyli stąd. I będą uderzały w to miejsce. I ktoś serio? Sobie zrobi krzywdę. Dobra, to zrób tak, żeby rozmyło się to w przestrzeni wszechświata. Okej. Okay. Dobra. Co chcesz zrobić? Dobra. Ja chciałbym przepuścić przez parsowanie, zmienić proxy, tak żeby przeszło przez inne w ogóle całkowicie kraje najlepiej. Nie wiem, przez Rosję. Albo Polskę. Przez Rosję będzie spoko. Później, żeby jakoś wróciło dookoła. Na przykład się wysłało z Panamy. Dobrze, potrzebuję od ciebie rzutu na korzystanie z komputerów w takim razie. Dobrze. Ja sobie obniżę szczęściem o dobrze. 10. Dobrze, obniż sobie szczęście w takim razie. Dobrze, robisz tak bez problemu. Wrzucasz to tak anonimowo, jak tylko potrafisz. Ja mam 55, więc... No więc całkiem nieźle. Tak anonimowo, jak tylko potrafisz. I co wrzucacie? Zdjęcie posągu i zdjęcie tablicy, tak? I zdjęcie guli.
I zdjęcie guli, wszystkie trzy, dobra. Na odpowiedź trzeba będzie troszkę poczekać oczywiście, nie? Co dalej? No, ja bym jeszcze w sumie... A ja bym państwa przeprosiła, wasz pokój jest ścianę obok, tutaj trzeba iść spać. Dobra, spokojnie. Zamykam laptop, zabieram wszystkie rzeczy. Mhm. Śpijcie słodko. Tak. I wychodzimy z Rose. I bierzemy jeszcze sobie po piwie. Zdecydowanie. Dobrze. I nazywamy to dniem w takim razie, tak? Tak. Dobra, zamykam. No ja tam do 22 mniej więcej, czy tam 23. Siedzę, obrabiam te zdjęcia, żeby po prostu... No im szybciej to zrobię, tym lepiej, tak? Jeszcze wysyłam SMS-a, tam parę SMS-ów z Aaronem, parę wiadomości wymieniamy. Oczywiście, tam, nie ma problemu. Nie mówię mu, że znaleźliśmy jakieś góle, tylko że no, chyba tam bezdomni byli, coś tam trochę nas przestraszyli się. To jest kłamstwo. Ja myślę, że mogę jeszcze poszparać... Kulami. Nie będziemy się zbliżać do tego mauzoleum i ostrożnie. Dobrze. Posiedziałyście w takim razie jeszcze trochę, jeszcze mija. Odrobinkę sobie poszukałaś informacji i ktoś ci odpowiedział, że to wygląda jak litery sumeryjskie. Jak sumeryjskie pismo klinowe. Okay. Ale nie jest w stanie tego w żaden sposób przetłumaczyć. Może jakieś pojedyncze znaki i zajmie to na pewno bardzo dużo czasu. Na temat kuli dostałaś odpowiedź, że tu i tu znajduje się taki i taki artykuł, dokładnie te same informacje, co DeAndre dostał. Nic ciekawego. A na temat posągu cisza. Nikt nie wie, co to może być, co to może przedstawiać. Wygląda z jakiegoś filmu horrorowego. No, nic, jak co mam robić? Grzebię w bibliotekach na każdy sposób. Gule też się w jakiś sposób jednak wpisują w antropologię kultury i wierzenia o śmierci, więc na pewno nie powinnam towarzyszą człowiekowi. Bardzo, bardzo długo. Więc podejrzewam, że byłabym w stanie znaleźć dużo informacji na ich temat. Nie tylko w jednym artykule na lewej stronie. No i też szukam o tym posągu tak po prostu naokoło w jakichś okultystycznych księgach. W starych wierzeniach, no. Więc ja ile mogę siedzę jak gdyby w bibliotekach, aż Rose mnie nie zmusi do tego, żeby spać. Dobrze, nie lubię bardzo, bardzo nie lubię mówić nie, więc powiem ci, że dobrze, rzuć sobie na korzystanie z bibliotek, ale na temat guli, jasne, będziesz sobie mogła poczytać, ja ci przyślę jakieś informacje na następnej sesji. Na temat posągu chcę od ciebie ekstremalny sukces, 1/5. Wow. Bo to jest skomplikowana wiedza. No, nie mam. Mogę forsować, co się wtedy wydarzy. Zainteresują się wtedy tobą osoby, które się nie powinny tobą zainteresować. Zostawisz ślad w sieci, który będzie widoczny dla tych, którzy wiedzą, czego szukać. Wspaniale. Idziemy. Jedziemy. Dobrze, proszę. Ale w sensie, tylko jak mi wejdzie, tak? Nie to, że jak będę miała... Jak ci nie wejdzie. Na ekstremalny, czy jak mi w ogóle nie wejdzie na biblioteki? Jak ci... To jest dobre pytanie.
To jest dobre pytanie. Wydaje mi się, że dla niej sukcesem jest wejście na ekstremalny. Czyli, że... Ta, no, tylko i wyłącznie jak ci wejdzie na ekstremalny. Przypominam ci, że masz kostkę bonusową, nie? Ze świąt. I przypominam ci, że jeżeli teraz, w tym momencie ktoś z widzów kupi ci kostkę bonusową, to będziesz mogła ją jeszcze dorzucić. Kupcie, bo warto. Czekamy jeszcze chwilę, bo zaraz będziemy kończyć i to będzie ostatni w sumie. Tutaj jest Flaming. Tu jest Flaming. Tu jest Flaming, tak? A ja bym mógł szybkie pytanie mieć? Możesz, oczywiście. Czy ja mogę sobie wpisać w Google ghoul? I ja ci pokażę, co ja znalazłem. Mhm. Tylko, że pamiętaj, my żyjemy w troszkę innym uniwersum, nie? My żyjemy ale w troszkę innym uniwersum. Jest Netflix. Co żeś znalazł? Okay. Pokaż. Wyślij mi na Discordzie. Już ci wysyłam. Co żeś tam jest serial trzyodcinkowy. Okej. Okay. Teraz go nie otworzę, ale co, są tam takie góle? Nie wiem, czy takie. Aha, okej. Okay. No, Andrzej też po nie prostu... wie, czy tak. O, Andrzej. Tak, jest, weszło. Tak, jest dla mi kostka bonusowa. Weź sobie jeszcze jedną, tak. Kostkę bonusową. Dobrze, czyli rzucam czterema i biorę najwyższy, w sensie najniższy. Najniższy. Czterema, ale jedna jest jednostkowa i trzy są dziesiętne, nie? To jednostki ci zostają, tak, okay, a wybierasz najniższy z dziesiętnych, tak. Dobra. No to na razie dwa, bo mam tylko dwie kostki setki. Mhm. I mi weszło na 44, więc przerzucam 40. Tak! 0, 0, 4. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. To jest ekstremalne. Dzięki, sukces. Andrzej. Dzięki. Ale żeby nie było, wszystkie kostki są wykorzystane, nie? No to zadeklarowałaś tak, mi, tak. Że rzucasz wszystkimi, nie? Tak, tak. Mordigan. Taka Mordigan. Nazwa. Gdzieś bardzo głęboko w internecie. Przez 2G jest rysunek. Według tego, co jest tam napisane, musisz co prawda skorzystać z translatora, bo nie jest po angielsku. W ogóle nawet nie wiem, nie chcę nawet dociekać, jak się tam znalazłaś. Ale według tego, co jest tam napisane, jest to jedno z wcieleń śmierci i czczą go istoty ze śmiercią związane. Niektórzy ludzie, kanibale i także podobno kilka małych wiedźmich sabatów i czarnoksiężników. Jednak zdecydowana większość czarnoksiężników czci inne istoty. Czci istoty, które nazywają się albo i są opisane jako czarny człowiek, albo są opisane jako... Właśnie, ile ja ci mogę powiedzieć? Wszystko miałam 004. Dobra. Albo Yoxotofa. Ale ten jest mniejszym bóstwem, ale wliczany w bóstwa. Podobno kiedyś był czymś innym, ale dzięki swojej pracy został wliczony do panteonu bogów. Teraz tak. Misie kolorowe, moje kochane. Misie. Mam wrażenie, że mam przerąbane. No tak.
Poważnie. Weźcie sobie jeden punkcik mitów Cthulhu, wpiszcie, czym samym obniżacie waszą poczytalność maksymalną o jeden, tracicie jeden punkt poczytalności. Mija, ty sobie weź dwa punkciki, czyli już nie będziesz miała ilu tam, 99, tylko 97, tak, maksymalną. A, okej. Okay. Mhm. I tak samo tracisz dwa punkciki dodatkowo, nie? Czyli jeszcze spada. Dobrze. Ale to wszyscy? Czy... Wszyscy. O jeden wszyscy. Bo za spotkanie z gulą. Że tak powiem, to było szybkie. Jeszcze tak szybko nie dostałam żadnych tych punktów mity. Mhm. A to co, jeden tylko. To nie tak dużo za spotkanie z istotą. O jeden więcej... Tyle na tej sesji poleciało. O jeden więcej niż cała moja postać poprzednia miała. No tak, bo ja wam nie dawałem, no. Nie dawałem. A, tutaj. Jestem chami prostak. Szatan, zauważ, ile na tej sesji jedynek poleciało. No. Dalej twierdzisz, że za tak mało? Dobrze. To była ciężka noc. To była ciężka noc dla ciebie, Julia. I ciężka noc dla ciebie, Mija. Czarne, cieniste istoty o psich pyskach goniły was poprzez nieskończone korytarze wypełnione wszystkim, co można było znaleźć. Kilkakrotnie i jedna, i druga się budziłyście. Ale w końcu nastał ranek. Co prawda mogłyście się poddać około 4, ale jednak te chociaż troszkę godziny, jak najwięcej godzin snu wyciągnąć. Następuje kolejny dzień. Zimny, chłodny, mgła na całym parkingu. Totalna cisza. Wy dwie budzicie się jako pierwsze. O Boże. Patrzę na Rose. Śpi. Patrzę na zegarek. Która godzina? Jest przed 7. Jeszcze taka szarówka na dworze. No, to jeszcze nie budzę Rose. Idę do łazienki się ogarnąć. Mhm. Tak powolutku, kroczek za kroczkiem, na małych ślepkach. Julia? Przemyć twarz. Wstaję, przecieram twarz, zerkam na Jędrę. Śpi. Patrzę na zegarek. Nie będę się kładła. Przykrywam go. Idę spłukać twarz. Zakładam wygodne dresy, wyglądam przez okno. Wyglądasz przez okno i w tej mgle widzisz dość daleko, bo na drugim końcu parkingu, wysoką postać o psim pysku i jarzących się czerwonych ślepiach. Widzisz to aż stąd. I tym sobie zakończymy naszą sesję. Dziękuję wam bardzo serdecznie.